Czy Polacy wiedzą, czym jest sprawiedliwy handel? Kupując produkty spożywcze, kierujemy się na ogół ceną, a nie zawsze towarzyszy temu refleksja, z czego ona wynika i jaką drogę przechodzi produkt, zanim trafi na nasze stoły. W pierwszych dniach października 2009 roku na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i my gościł w Polsce pan Hugo Gordillo, dyrektor spółdzielni Fiecz, zrzeszającej drobnych indiańskich hodowców kawy ze stanu Chiapas w Meksyku. Jego wizyta pomogła wielu Polakom głębiej poznać tę problematykę. Wizyta Hugo niewątpliwie przyczyniła się do budowy świadomości na temat sprawiedliwego handlu w Polsce. Pobudziła bardzo wiele osób do refleksji. Mieliśmy okazję spotkać się z wieloma dziennikarzami, z ponad tysiącem uczniów w szkołach. Spotkaliśmy się też z władzami Gdańska. Myślę, że szczególnie dla tych ostatnich i dla Koalicji Sprawiedliwego Handlu w Gdańsku była to świetna okazja do tego, żeby podbudować swoją wiedzę i nabrać entuzjazmu do dalszego działania. W Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Przedstawiono na niej ideę sprawiedliwego handlu oraz stanowisko polskiego rządu na temat komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego roli sprawiedliwego handlu w zrównoważonym rozwoju. Sprawiedliwy handel jest formą pomocy rozwojowej dla ludzi w krajach ubogich, którzy ciężko pracują, aby dostarczyć nam wiele produktów, ale niestety za swoją pracę nie otrzymują godziwego wynagrodzenia, co powoduje, że żyją w nędzy, głodują. Najpoważniejszą przyczyną tej sytuacji jest niesprawiedliwy handel międzynarodowy. Sprawiedliwy handel właśnie stara się przeciwdziałać wyzyskowi ludzi w krajach ubogich, którzy zmuszeni są sprzedawać swoje produkty po bardzo niskich cenach, nawet poniżej kosztów produkcji. Sprawiedliwy handel gwarantuje tym ludziom godziwe warunki pracy, wynagrodzenia. Dzięki temu mogą lepiej żyć, nie dzięki czyjejś łasce, nie z jałmużny, z jakichś darów, ale dzięki własnej pracy. Drobni rolnicy ze stanu Chiapas, którzy przez długie lata byli uzależnieni od pośredników i nie mogli uzyskiwać za swoje produkty uczciwych cen, od kilku lat współpracują z organizacjami sprawiedliwego handlu na zasadach partnerskich, a ich warunki życia powoli się poprawiają. Życie producentów nie zmieniło się natychmiast. Pracujemy na to powoli i stopniowo. Ruch sprawiedliwego handlu umożliwił nam godziwe warunki pracy i wynagrodzenia oraz możliwość sprzedaży kawy na szerszą skalę i na warunkach partnerskich. Mamy też wiele korzyści jako społeczność lokalna, ponieważ organizacje sprawiedliwego handlu wspierają naszą opiekę zdrowotną, edukację i wymagają troski o środowisko naturalne. Poza tym, działając wspólnie w grupie, jest nam łatwiej osiągać nasze cele. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu prowadzi szeroką działalność na polu globalnej edukacji rozwojowej. Dlatego Hugo Gordillo i przedstawiciele stowarzyszenia odwiedzili wspólnie szereg szkół w Warszawie i Gdańsku. Dzień dobry, czy mówicie po hiszpańsku? Na spotkaniach poruszana była problematyka wyzysku ekonomicznego i warunków pracy w krajach ubogiego południa. Okazało się, że młodzi ludzie często po raz pierwszy słyszą o takich sprawach. Spotkania wywołały żywe zainteresowanie. Na pewno jakieś pewnego rodzaju uświadomienie, co się dzieje w innych krajach. W krajach, o których mamy tak naprawdę małe pojęcie. Naprawdę nie wiedziałem, że można dostać na rynku kawę, która nie jest sprzedawana przez wielkie korporacje, tylko przez małych rolników. Młodzież ma tutaj przedmiot przedsiębiorczość, na którym poznaje tajniki ekonomii. W związku z tym bez tej świadomości sprawiedliwego handlu byłyby pewne braki. Brak pewnego zrozumienia, czym kierują się prawa ekonomii. Pewnie gdzieś teraz dyskutują na ten temat. Część z nich zastanowi się nad tym wszystkim, być może włączy się bezpośrednio do działań. Takie spotkania są konieczne, żeby zrozumieć i mieć pewną świadomość, że nie wszystko w ekonomii i w tym świecie jest dobre. To jest ważne, że ma się tą świadomość, że nie wszystko jest takie różowe, super. Nie jest tylko, że w Meksyku są wszyscy happy. Są te problemy, tylko że my w Europie o nich nie słyszymy, bo my słyszymy to, co się wokół nas dzieje. Powiem o tym moim znajomym, ponieważ myślę, że oni też o tym nie wiedzą. Cieszę się bardzo, że istnieje taka kampania, że wspiera tych rolników, ponieważ sądzę, że jest to bardzo ważne, żeby pomagać innym. Bardzo bym chciała jakoś wspierać tą kampanię. Na pewno będę brała pod uwagę, co będę kupować i gdzie. I będę na pewno rozpowszechniać to, żeby inni ludzie kupowali też kawę z tej organizacji. Jest ogromnie ważną rzeczą uczulać ludzi na to, co się dzieje. Wielu ludzi swoją wiedzę o świecie czerpie tylko z tego, co widzi dookoła siebie.
mówienie, że jest nędza, że jest niewolnicza praca, jest bardzo ważne, żeby budzić sumienia ludzi. Także fajnie, że byliście, robicie dobrą robotę. Bardzo bym widział, żeby to przenosić też na grunt pozaszkolny, na przykład do kościoła. Ci, którzy w niedzielę poszli na mszę do kościoła świętego Mikołaja na gdańskiej Starówce, mogli wziąć udział zarówno w prelekcji, jak i kupić produkty ze Sprawiedliwego Handlu na stoisku przed kościołem. Spytaliśmy nabywców, czemu je kupują. Na spróbowanie, pierwszy raz. Także no, chcemy porównać. Porównać to, co w domu pijemy. Czyli kakao pijemy, herbatę, no i kawę. Zobaczymy, jak będzie smakować. Z ciekawości, żeby wesprzeć spółdzielnię i Sprawiedliwy Handel. Poza tym mam nadzieję na oryginalny smak. Na oryginalny smak, na wartościowy smak. Na zdrową żywność. Z jednej strony popieram to, płacąc, a z drugiej mam swoją korzyść, no bo jem coś dobrego. Sam cel jest bardzo bożny, że tak powiem. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo smaczne, wszystko bardzo dobre, ale chodzi też o to, że to przekonanie, że to może komuś pomóc, to jest bardzo, bardzo ważne. Przez te kilka dni mieliśmy okazję się dowiedzieć, jak działa Sprawiedliwy Handel, dowiedzieć się od samego początku, jak produkowana jest na przykład kawa przez producentów w Meksyku, a dzisiaj patrzymy na tę kawę na półkach sklepów BOMI, sieci życzliwej Sprawiedliwemu Handlowi. Hugo Gordillo odwiedzał także inne sklepy, w których można znaleźć produkty Sprawiedliwego Handlu. Klienci sięgają po nie coraz chętniej, a liczba takich placówek wciąż rośnie. Wynika to z wysokiej jakości produktów i ich wartości etycznej. Ruch Sprawiedliwego Handlu na świecie istnieje ponad 60 lat, zaś w Polsce działa od roku 2003. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu zaopatruje prawie 100 sklepów w całym kraju i prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej. Stowarzyszenie dąży do tego, by Gdańsk uzyskał tytuł Miasta Sprawiedliwego Handlu, jako pierwsze w Polsce i w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dzisiaj my właśnie jako znane na świecie miasto handlowe możemy okazać naszą solidarność z ludźmi, którzy poprzez handel są pokrzywdzeni. Myślę, że jest to piękna idea, która tutaj w tym mieście powinna znaleźć oddźwięk wśród społeczeństwa i władz miasta. W tym celu została powołana Gdańska Koalicja Sprawiedliwego Handlu, w ramach której współpracuje szereg organizacji oraz władze samorządowe. Jej przedstawiciele oraz Hugo Gordillo spotkali się z prezydentem oraz przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Gdańsk jest miastem wolności i solidarności, a więc naszym moralnym obowiązkiem jest, aby włączyć się w ideę sprawiedliwego handlu, wspierać wszystkich tych, którzy produkują, sprzedają, ale są często oszukiwani i wyzyskiwani przez pośredników, przez koncerny. Federacja Konsumentów przystąpiła do Koalicji Sprawiedliwego Handlu, ponieważ uważam, że jest to dobry pomysł. Każdemu chyba leży na sercu, żeby człowiek, który ciężko pracuje, otrzymywał godziwe wynagrodzenie. Sprawiedliwy handel to nie tylko sprawiedliwy kupiec i sprawiedliwy kupujący, to także sposób pozyskiwania produktów, które się kupuje, przejrzystość, czystość historii tego produktu. Gdański Klub Biznesu popiera ideę sprawiedliwego handlu i dlatego popiera koalicję na rzecz sprawiedliwego handlu, bo jest to stowarzyszenie przedsiębiorców, którzy w pełni rozumieją społeczną odpowiedzialność biznesu i chyba właśnie taka grupa powinna popierać tego typu działania. Wszędzie tam, gdzie jest inicjatywa obywatelska, gdzie ludzie chcą wspólnie coś robić, to my staramy się wspierać ten proces. A drugi czynnik już związany bezpośrednio z ideą sprawiedliwego handlu, to co można dzięki idei i pewnym doświadczeniom w innych krajach pod hasłem sprawiedliwego handlu realizowanych, można przeszczepić do Polski, można wykorzystać je jako pewne idee, które będą pomagały ludziom. Zetknęłam się z tą ideą, mieszkając za granicą we Francji. Przekonały mnie działania, które tam widziałam. I sama świadomość, że komuś można pomóc, jeśli chodzi o spojrzenie bardziej ogólne. Nas jako szkoły bardzo mocno zainteresowały elementy humanitarne związane z tym ruchem. Szkoła jest o profilu humanistycznym. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, mówimy również o sprawach sprawiedliwego handlu. Nie chcemy być szkołą, która tylko sprzedaje wiedzę, ale chcemy również naszą młodzież zainteresować różnymi działaniami. Idea sprawiedliwego handlu jest bardzo obywatelską inicjatywą, w związku z tym wpisuje się w rolę edukacyjną szkoły. Jesteśmy zainteresowani wejściem w koalicję Sprawiedliwego Handlu.
Rada Miasta Gdańska powinna w tym uczestniczyć, w ogóle miasto powinno w tym uczestniczyć. Mamy już ustalone, jaka będzie komisja w tym uczestniczyła i bezpośrednio kto będzie jak gdyby tym, który będzie kierował tymi pracami z ramienia Rady. W ogóle to jest ciekawa inicjatywa. Jeszcze bardziej ciekawa, dlatego że jest nowatorska i bylibyśmy pierwszym miastem, pewnie jednym z, albo z pierwszych miast w Polsce, które się tym, tą tematyką zajmują. I to jest bardzo ciekawe, że Gdańsk zawsze jest w czołówce wielu inicjatyw.